Dziś zajmiemy się tym cudem, czyli laptopem, który ma dwa ekrany. Jest to laptop Asus ROG Zephyrus Duo 16. I szczerze powiem Wam, że gdy parę lat temu Asus prezentował ZenBooka Duo i pierwsze wersje Zephyrusa, miałem ogromną chrapkę, żeby je sprawdzić. No i dziś w końcu się udało, bo mam tutaj najnowszą wersję Zephyrusa. No i opowiem Wam, jak z tego cuda się korzysta. I szczerze mówiąc, w świecie, gdy większość laptopów wygląda dokładnie tak samo i są nudne, muszę przyznać, że Asus chyba jako jeden z niewielu producentów miał faktycznie cojones, żeby wypuścić na świat coś dziwnego, coś nietypowego. I tak właśnie mamy laptopa z dwoma ekranami. I dzisiaj opowiem Wam, czy dobrze korzysta się z takiego rozwiązania, czy jest to raczej dziwactwo nikomu do niczego niepotrzebne. O tym dowiecie się z filmu. No i jeżeli chodzi o bebechy, to też jest dość potężnie. Mamy tutaj NVIDIA RTX 3080 Ti z aż 165-watowym TGP. No i patrząc po całej tej specyfikacji, jest to de facto jeden z najmocniejszych laptopów, jaki testowałem w życiu. Zacznijmy od samego wyglądu i tych dwóch ekranów, które się tutaj znajdują. Sam laptop jest w rozmiarze 16-calowca i szczerze mówiąc, nie jest on jakoś wiele większy czy grubszy od standardowego laptopa gamingowego, a mimo to jakimś cudem Asusowi udało się tutaj upchnąć dwa ekrany. Jeśli chodzi o główną matrycę, jak mówiłem, ma ona 16 cali, proporcje 16:10 i rodzielczość 2560x1600. Natomiast dolny ekran jest dotykowy, ma 14 cali i dość nietypową rozdzielczość 3840x1100. I gdy laptopa sobie otwieramy, ten dodatkowy ekran delikatnie pod kątem się pochyla po to, żebyśmy mogli widzieć lepiej, co się na nim znajduje. I ma to jeszcze jeden taki nieoczywisty benefit, ponieważ tutaj jest zasysane powietrze pod tym ekranem i dzięki temu układ chłodzenia może być troszkę wydajniejszy. No a jak się na tym gra i pracuje? Słowem, niesamowicie. Szczerze mówiąc, ja się trochę obawiałem, że taki drugi dodatkowy ekran nie zmieni tak bardzo tego, jak korzysta mi się z laptopa. I byłem w ogromnym błędzie, bo ten dodatkowy ekran autentycznie zmienia wszystko. I mając taki dodatkowy ekran, możemy przenieść się w ogóle na zupełnie inny wymiar produktywności. Aż chce się pracować, co? No, żebyś wiedział, ja zmontowałem 4 filmy na tym laptopie, bo mi się tak dobrze montowało. Mimo, że peceta miałem obok, ale no drugi ekran, halo, robi robotę. Chcesz sobie pograć w Spidermana, a dodatkowo mieć odpaloną przeglądarkę z filmem i Discorda? Nie ma problemu. Pracujesz w Photoshopie i chciałbyś mieć dodatkowo otwarte foldery z grafikami? Proszę bardzo. A może montujesz filmy? No to bez problemu ułożysz sobie okna programu w ten sposób, żeby były one na dwóch ekranach i żebyś mógł sobie prościej montować. To serio jest coś. Ten dolny ekran jest też dotykowy, więc niektóre aplikacje możemy używać bez ruszania myszki. I trzeba przyznać, że jest to ogólnie całkiem dobrze przekminione i ten koncept się sprawdza. I taki laptop wygląda trochę jak takie Nintendo DS na sterydach. Dodatkowo niektóre gry, jak Dying Light 2, mają specjalny tryb, dzięki któremu gra na dodatkowym ekranie wyświetla ekwipunek albo obecne wykonywane questy. Wow, aż by się chciało, żeby więcej gier wspierało tego typu koncept. Do tego możemy sobie skonfigurować konkretny zestaw zadań, które chcemy robić. Przykładowo Photoshopa i dwie konkretne karty w przeglądarce. Klikamy sobie, ładnie nam się dzieli ekran i odpalają nam się aplikacje. Albo możemy sobie wywołać kolejny, na przykład Discorda, Steama i eksplorator plików. Bardzo fajne, jeżeli macie jakiś konkretny zestaw zadań, który chcecie robić z konkretnymi oknami w takim ułożeniu, no to możecie sobie coś takiego skonfigurować i przyspiesza Wam to pracę. Ale żeby nie było, dwa ekrany to nie jest jedyny as w rękawie tego sprzętu, bo dowozi także pod względem wydajności. Na rozdzielczości natywnej sprzętu osiąga on naprawdę bardzo dobre wyniki w prostszych grach i e-sportówkach. No a jak to wygląda w przypadku gier AAA? Również bardzo dobrze. Wiele z tytułów jesteśmy w stanie uruchomić powyżej 60 klatek na sekundę na wysokich czy bardzo wysokich ustawieniach.
Oczywiście tego typu sprzęt oferuje także wsparcie ray tracingu czy DLSS-u i tutaj w zależności od miksu ustawień również jesteśmy sobie w stanie albo podbić FPS-y, albo włączyć ray tracing i DLSS, wtedy jest nam w stanie ten klatkarz nieco odratować. I przy okazji tego sprzętu chciałbym omówić technologię DLSS, Deep Learning Super Sampling, czyli technologię, która jest obecna w kartach RTX od NVIDII. Jest to tak naprawdę upscaler obrazu, który jest w stanie dać nam kopa do wydajności kosztem jakości obrazu. Ale tak, w przypadku tego laptopa, gdy mamy ekran 16 cali i dość wysoką rozdzielczość, włączenie DLSS bardzo pomaga, bo daje nam sporego kopa do wydajności i na tak stosunkowo niewielkim ekranie w ogóle tego upscalingu nie widać. Popatrzcie na ten klip, który nagraliśmy nie bezpośrednio przechwytując obraz, tylko nagrywając laptopa. Jak myślicie, czy teraz działa DLSS, czy nie? No i popatrzcie na ten drugi klip. Jak myślicie, czy teraz w Spider-Manie działa DLSS, czy nie? No i odpowiedź widzicie teraz na ekranie, który z klipów miał włączony DLSS. Prawda jest taka, że ta technologia działa bardzo sprawnie, zwłaszcza na fizycznie mniejszych ekranach z dość wysoką rozdzielczością. Dla przykładu w takim Dying Light 2 możemy dostać kopa z FPS-ów na poziomie 83 do 103. Analogicznie w Cyberpunku z natywnych 49 klatek mamy wzrost do 70. No i można też dzięki tej technologii teoretycznie ograniczyć pobór mocy i wytwarzanie ciepła, jeżeli zdecydujemy się na przykład zablokować klatki na 60 FPS-ach. No i porozmawiajmy o matrycach tego laptopa. I przede wszystkim ta główna jest naprawdę fantastyczna jak na laptopa. Jest to matryca IPS z podświetleniem mini LED, wsparciem HDR, dodatkowo mamy odświeżanie na poziomie 165 Hz i wsparcie FreeSync Premium. Jeżeli chodzi o wyniki tego wyświetlacza, są one naprawdę super. Maksymalna jasność 690 nitów, kontrast 7860 do 1. Wow, więc tutaj mini LED robi naprawdę robotę. Bardzo szeroki gamut, praktycznie 100% pokrycie DCI-P3 i 100% pokrycie sRGB. Kolory na tej matrycy są aż wręcz przesycone momentami przez to, że mamy aż tak szeroki gamut. Ta dodatkowa matryca nie jest aż tak spektakularna, jest to po prostu zwykły IPS z taką, mam wrażenie, trochę bardziej agresywną powłoką antyrefleksyjną. Natomiast tutaj już to nie wypada tak dobrze, maksymalna jasność jest na poziomie 300 nitów, kontrast prawie 1000 do 1, pokrycie sRGB jest ok, ale już DCI-P3 znacząco odbiega od głównej matrycy. Ciutkę mniejsze błędy delta E i maksymalne ze względu na to, że nie jest to aż tak szeroki gamut, jak mówiłem wcześniej. Natomiast zwrócę tutaj uwagę jeszcze na tą dodatkową matrycę, ponieważ ma ona dość dziwną rozdzielczość 3840x1100. I co ciekawe, ona nie pracuje na tej natywnej rozdzielczości po wyjęciu z pudełka. Tutaj Asus proponuje użycie rozdzielczości bliższej 2000 coś tam na coś tam. Tutaj Wam napiszę, jaka to ma być dokładnie. Jest to trochę dziwna decyzja, bo teoretycznie mamy wysoką rozdzielczość tego panelu, ale w praktyce z niej nie korzystamy, bo gdy ustawimy sobie tą natywną rozdzielczość, no to w tym momencie układ okien nie jest już tak dobry, to znaczy trochę nam się to rozjeżdża, gdy przechodzimy sobie z kursora z górnego ekranu na dolny, więc korzystanie z tej natywnej rozdzielczości jest po prostu niewygodne. Więc trochę dziwi mnie ta decyzja, czemu ten panel jakby z fabryki nie został tak dostosowany, żeby ta rozdzielczość zgadzała się z tym głównym panelem. Więc to jest rzecz, która mnie zastanawia. Jeżeli chodzi o wydajność syntetyczną, to jest bardzo dobrze. Ryzen 6900HX faktycznie dowozi w Cinebenchu R23 ponad 13 000 punktów w V-Rayu 5 z wykorzystaniem CPU ponad 9500, a enkodowanie benchmarkiem X265 zakończyło się po 57 sekundach. Laptop również działa bardzo dobrze w programach kreatywnych dzięki enkoderom NVENC oraz optymalizacji NVIDIA Studio.
W Photoshopie, w benchmarku Puget Bench możemy liczyć na ponad 1000 punktów. W Premiere Pro wynik był na poziomie 710 punktów, a w DaVinci Resolve, gdy renderowałem swój projekt z filmem o procesorze z PlayStation 5, który był u mnie na kanale, eksport zakończył się po 4 minutach i 57 sekundach. Sprawdziłem też na różnych profilach wydajności, jak wygląda wydajność. Tutaj względem trybu Turbo a Performance wyniki nie różniły się tak bardzo. Znacząco odbiega tutaj tryb Silent, który uzyskał już faktycznie sporo niższy wynik. Jeżeli chodzi o pobór mocy, to na trybie Turbo trzymaliśmy się cały czas na sztywno 90 W. W trybie Performance przez spory czas mieliśmy 80 W, później ta wartość spadła do 70. Na trybie Silent przez krótki moment 70, a potem ta wartość ustabilizowała się na 45 W. Analogicznie zresztą było z taktowaniami. W trybie Turbo mieliśmy prawie 4,4 GHz, w trybie Performance już 4,1, a na trybie Silent 3,8. Jeżeli chodzi o jednostajny pobór mocy GPU pod pełnym obciążeniem, na trybie Turbo było to 150 W, w trybie Performance 130 i analogicznie 80 w trybie Silent. Wydajność w grach również będzie się różnić w zależności od tego, jaki tryb wybierzecie. Ja gry testowałem w trybie Turbo, jednak zauważycie, że jest również spadek wydajności w zależności od tego, jaki wybierzecie profil wydajności. No i jak to wygląda z chłodzeniem? Tutaj producent chwali się przykładowo użyciem ciekłego metalu. I jak to wypada w rzeczywistości? No w przypadku różnych trybów wydajności, jeżeli chodzi o procesor, no to maksymalne gdzieś tam temperatury momentami dobijają do ponad 90 stopni, ale średnie zwykle utrzymują się w granicach 86-7. No wyjątkiem tutaj oczywiście jest tryb Silent, który jest faktycznie dość cichy i chłodny. W przypadku mojego testu Red Dead Redemption 2, gdzie mieliśmy temperatury procesora na poziomie 82 stopni, a karty na poziomie 76. I jak na procesor, który wciąga w trybie turbo 90 W i kartę, która ma piki do 165 W, jak na laptopa, który ma 16 cali, moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobry wynik i nie rozczarowywuje. No właśnie, a jest głośno? Pamiętajcie, że jednostka decybele to nie jest skala liniowa. Moim zdaniem złotym środkiem jest tryb performance, który jest i tak na poziomie 50 decybeli troszeczkę cichszy niż większość laptopów do gier. No i wyjątkiem tutaj jest tryb silent, który jest naprawdę bardzo cichy i oferuje przy tym naprawdę całkiem niezłą wydajność. Przykładowo w LoLa czy inne prostsze gry na tym trybie śmiało można grać. Sprawdziłem też dysk SSD, który znajduje się w tym laptopie. Jest to M2 NVMe na PCI Express 4.0 o pojemności aż 2 TB i jeżeli chodzi o prędkości odczytu zapisu, są one bardzo dobre. Jeśli chodzi o porty, no to w tym laptopie po lewej stronie znajduje się złącze do zasilania, USB 3.2 typu A, czytnik kart microSD, USB-C 3.2 z DisplayPortem i Power Delivery. Z prawej strony znajdziemy kolejne złącze USB-C, ale nim już nie możemy ładować, a z tyłu znajdziemy USB-A, HDMI 2.1 oraz Ethernet. Jeżeli chodzi o klawiaturę, to przez to, że mamy tutaj dodatkowy ekran, to jest ona przesunięta w dół. I w pierwszej chwili może się wydawać, że jest to wada, ale szczerze mówiąc, mi z tej klawiatury korzystało się bardzo dobrze, bo jest to poniekąd tak, jakbyśmy używali klawiatury w naszym desktopie, że jest ona ciut wyżej niż opierają się nasze ręce. Ale jeżeli Was by to denerwowało, to w zestawie z laptopem mamy takie gumowe coś, co sobie możemy podłożyć pod ręce, chociaż szczerze mówiąc ja z tego w ogóle nie korzystałem, bo dobrze mi się tak pracowało. Klawiatura sama w sobie ma fajny, wyczuwalny skok i klik i pisze się na niej dobrze. Dodatkowo mamy też indywidualne podświetlenie RGB z AuraSync. A z kolei konsekwencją tego, że klawiaturę mamy niżej, jest to, że nie mamy miejsca na touchpad i został on przesunięty po prawej stronie. I szczerze mówiąc, również z tego rozwiązania korzystało mi się dobrze, prawdopodobnie z tego, że naturalnie zwykle po prawej stronie od laptopa mam myszkę, więc przerzucenie się na touchpad, który jest po prawej stronie, nie stanowiło dla mnie dużego problemu. Natomiast ten touchpad jest w pozycji takiej pionowej. Co za tym idzie, że jeżeli chcemy robić takie przesunięcia po boku ekranu, no to po prostu częściej ten touchpad musimy sobie miziać, więc nie jest to rozwiązanie idealne. Ale z dodatkowych bajerów mamy na przykład możliwość zmienienia go w numpada. Jeżeli ktoś z Was chce te liczby do Excela prowadzić.
Czas pracy na baterii tego laptopa nie jest jego mocną stroną. Ja maksymalnie byłem w stanie wyciągnąć 5-6 godzin na takiej podstawowej pracy na dokumentach i przeglądaniu internetu. No, nie ma co się dziwić, jest to laptop raczej nastawiony na granie, ma dość prądożerny procesor i kartę graficzną, no i dodatkowo drugi ekran, który też pewnie swoje prądu wciąga. No ale zabawna jest też kwestia zasilania, bo jeśli chodzi o zasilacz, to dostajemy taką oto cegiełkę. No i podróżowanie z taką cegłą nie należy do najprzyjemniejszych i Asus o tym pomyślał, bo w zestawie mamy także mniejszy 100-watowy zasilacz, który możemy ładować przez USB-C. No ale oczywiście, jeżeli będziemy chcieli grać na takim zasilaczu, no to nie będziemy mieli pełni wydajności. No tak, mamy topową specyfikację i wydajność. Mamy fantastyczną główną matrycę, mamy nietypowe rozwiązanie w postaci drugiego ekranu. Ile to wszystko może kosztować? Dam Wam sekundkę na zastanowienie się. Otóż ten laptop i jego cena sugerowana wynosi 19 999 zł. Czyli mamy laptop w cenie całkiem sprawnego, używanego samochodu. W razie czego aktualną cenę zostawię Wam w opisie, jeżeli coś w tej materii miałoby się zmienić. Natomiast powiem tak, ten sprzęt jest wyceniony w ten sposób dlatego, że jest to produkt flagowy dla Asusa, jest to niejako produkt Halo, czyli ten, który ma robić wrażenie i który ma być swego rodzaju takim prototypem, który my możemy kupić. Ale trzeba tutaj przyznać, że faktycznie dużo pracy zostało włożone w to, żeby ten drugi dodatkowy ekran nie był tylko jakimś dziwnym, zbędnym dodatkiem, tylko żeby faktycznie był użyteczny. Od software'u, który działa bardzo sprawnie i rzeczywiście ten drugi dodatkowy ekran to nie jest tylko dziwactwo przytwierdzone na siłę do tego laptopa, tylko faktycznie zmienia to, w jaki sposób z tego sprzętu korzystamy i faktycznie niesie realne korzyści, a nie tylko fajnie wygląda na filmie czy zdjęciach. Jest to sprzęt bardzo drogi, którego pewnie w Polsce sprzeda się dosłownie kilka egzemplarzy, ale faktycznie dowozi pod względem wydajności, dowozi pod względem wykonania, dowozi pod względem niestandardowych możliwości i jedyne czego nie dowozi, to nie dowozi pizzy. A w tej cenie to może i by mógł nawet. I tak Wam szczerze powiem, niesamowicie cieszę się, że w końcu miałem okazję się pobawić tym sprzętem, bo byłem niesamowicie ciekawy już przez kilka lat, czy faktycznie taki drugi ekran w laptopie to jest dziwactwo, czy coś zupełnie niepotrzebnego, czy faktycznie rzecz, z której przyjemnie się korzysta. I tak, jest to rzecz, z której bardzo przyjemnie się korzysta. Dobra robota Asus, za wychodzenie poza szablon. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.